Cześć, widzicie przed sobą jednego z najpiękniejszych kaktusów w mojej kolekcji. Jest to Echinocereus rigidissimus. Po łacinie echinus ponoć oznacza jeż i po angielsku zwany jest właśnie tęczowym jeżem kaktusem. Rainbow Hedgehog Cactus. Bo faktycznie te ciernie są ślicznego koloru, takiego różowego. Ja go mam w swojej kolekcji już chyba z 4 lata i po raz pierwszy w tym roku mi zakwitną i to podwójnie. Na fotkach widzicie, jak powoli otwierały się kwiaty, które są duże, o takim lekko wyczuwalnym, przyjemnym zapachu. No, powiedzcie sami, czyż nie są piękne? Naprawdę jest to wyjątkowy kaktus i jego ozdobą są nie tylko te ciernie, ale właśnie te prześliczne kwiaty. Sama roślina pochodzi z Meksyku. Toleruje bardzo niską temperaturę, ponoć nawet do minus 12. Oczywiście w naszych uprawach powinni ona być niepodlewana, mieć sucho w czasie zimy. Nie lubi przelania, może wtedy to doprowadzić do gnicia korzeni. I warto wystawić na słońce, wtedy przepięknie będą jeszcze bardziej wybarwione tak żywo te ciernie. Aby zmniejszyć ryzyko gnicia, to jak każdy kaktus powinien mieć taką ziemię bardzo przepuszczalną, przewiewną, z dużą ilością drenażu. Jak nakręcam ten film, to już są 3 dni od kiedy kwiaty się otworzyły i nadal kwitnie, więc dosyć długo kwiaty się utrzymują, także możemy się na pewno nacieszyć ich wyjątkową urodą. Dajcie mi znać w komentarzach, czy również macie go w swojej kolekcji, jak Wam kwitnie. I oczywiście łapkę w górę, tak jak mówiłam, cała ta aktywność pomaga i wspiera mój kanał na YouTubie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, cześć, pa!